Kochani widzowie, witam was serdecznie. Druga część. Właściwie nic się nie zmieniło, leci ciągiem. Wiecie, że nasze odcinki nazywają się 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 i tak dalej, i tak dalej. Są to po prostu części. Często jest tak, że to dla waszej wygody robimy. Nikt nie ma czasu zasiąść i godzinkę oglądać. Kochani, macie swoje obowiązki, lekcje, szkołę, treningi i tak dalej. Ale taką króciutką 10-kilkunastu minutówkę fajnie jest obejrzeć, polecieć, zrobić swoje. Potem możecie sprawdzić, co się działo w następnej części. Także dla tych, którzy nie oglądali poprzedniej części, przypominam, że ta seria jest serią dla nas szczególną, przede wszystkim dla Kudełka. Kudełek, kochani, w barwach Liverpoolu, bo tak nazywa się jego grupa treningowa w Football Academy. Kochani, nazbierał 50 naklejek, kochani. Przypominam, że za każdy dobrze wykonany trening dostawał naklejkę, czyli dzisiaj mamy jubileuszowy 50 dobrze wykonany trening. Naklejkę Kudełek naklejał w poprzedniej części. Dzisiaj tą naklejkę wymienimy na co? Na puchar, na jego własny puchar. To nie będzie jego pierwszy puchar, dlatego że Kudełek już nagrody indywidualne dostawał na turnieju. Trzeci jego puchar. Natomiast Nusia, kochani, zobaczcie, Nusia ma w tym momencie 12, dlatego że ona również trenuje, jej grupa to Real Madryt, dlatego ona jest w ciuszkach Realu, on jest w Liverpoolu, a ja jestem w Chelsea, dlatego że Kudełek swoją przygodę z Football Academy zaczynał właśnie w Chelsea z trenerem Marcinem, czyli w grupie Chelsea trenera Marcina. I teraz, kochani, tak, z kamerą będziemy towarzyszyć również Kudełkowi... A nie w talencie? Nie, nie, nie. Znaczy zaczynałeś dawno temu w talencie, tak. Kudełek już jest naprawdę długo bardzo w treningu. Natomiast powiem wam inaczej, kochani. My w tej chwili będziemy z kamerką otwierać paczkę w tym odcinku, ale będziemy jeszcze z kamerą, przypominam wam, na treningu Kudełka, gdzie nagramy dla was króciutko skrót tego treningu oraz nagramy moment, kiedy Kudełek dostaje paczkę. I przypominam, że w zeszłym odcinku mieliście, kochani, konkurs. Steven Gerrard strzelił ponad 100 bramek, 120, jak dobrze kojarzę. Mało tego, kochani, ponad 500 występów. Legenda Liverpoolu. Kudełku, czas na nową legendę. Gdzie byś wolał grać? W Liverpoolu czy w Chelsea? W Liverpoolu, czyli u Kudła się zmieniło, ostatnio chciał w Chelsea, teraz chce w Liverpoolu, to życzymy ci takiej kariery jak Steven Gerrard, 500, ponad występów, 120 bramek. Nie, bo to już, czemu powiedziałem, bo to jest drugi odcinek, a konkurs był w pierwszym i tylko 3 osoby były. Nie, bo Nadia mówi, a czego tato powiedziałeś? Dlatego, że pierwszy odcinek poleciał... Ale ktoś drugi, a potem pierwszy. No to trudno, w pierwszym odcinku był konkurs, teraz go nie ma, kochani. Również z nami jest piłka Jerzego Dudka, autograf. Kochani, Dudka, który z Liverpoolem zdobył Puchar Europy. Słuchajcie, nieprawdopodobna historia, w finale obronił rzut karny w doliczonym czasie gry. Potem, kochani, jeszcze w serii rzutach karnych obronił również karne. Bardzo mocno przyczynił się do zwycięstwa Liverpoolu w tej wyśmienitej serii. Jako trzeci Polak to zrobił, Boniek, Młynarczyk i Dudek. Także taką piłkę przechowujemy u nas. Natomiast tak jak mówię, kochani, tyle tytułem wstępu. Startujemy do otwierania paczki. Tak, tylko czekaj, tatuś jeszcze raz przypomni, od kogo jest paczka. Paczka jest, kochani, od Łukasza G. z miejscowości Słupka. Na siłę to nie trzeba. Tak, rozdzielaj. Tak szybko. No tak, to jest twoja paczka, słuchajcie, twoja niespodzianka. Kudełek uwielbia, kochani, unboxingi. Uwielbia otwieranie saszetek, uwielbia odbieranie przesyłek od was, widzowie. Uwielbia otwieranie naklejek. Tak, i uwielbia potem, kochani, grzebanie w tych kartach. Naprawdę, on tam ma swoje albumy porozgrzebywane, sam se wkłada, wykłada, Nasia też. Tak jak mówię, kochani, Dudkowi troszeczkę z kartami przeszło, ale to wynika z natłoku obowiązków. On codziennie prawie trenuje, na te treningi daleko dojeżdżamy. Do tego jest to piąta klasa podstawówki, w związku z tym już, no nie przelewki, kochani, już ta edukacja jest na zupełnie innym poziomie. Natomiast z nami też jeszcze piłka Carlsberg, czyli sponsor wieloletni Liverpoolu, także... Czekajcie, na troszeczkę kominek, kochani. Agresja! Oczywiście to nie studio nagrań, tylko nasze mieszkanie, kochani, także my tutaj... Misiu, może tato się z tym... Nie, pudełko! Czekaj, tatuś upora się z tym szybciej. To jest nasza chałupka, kochani. Czekaj, naprawdę tatuś pomoże. Ja też. Słuchajcie, to jest nasza chałupka, nie studio nagrań, także my tu mieszkamy. No w międzyczasie tatuś dba. Nie, nie, to jest opakowanie pewnie po budkach. Puść, Nusiu, puść. Naprawdę, tatuś to zrobi. Będzie, kochani, szybki. Szkoda czasu na rozpakunek, tym bardziej, że jesteśmy wszyscy ciekawi, co tam w środku jest. Natomiast na pewno były butki. Na pewno były butki Adidasa. Natomiast przypominamy jeszcze raz, kochani, że Łukasz przysłał do nas przesyłkę jakiś czas temu. Natomiast, Łukaszku, my naprawdę z czasem tak sobie mamy. Także...
Dobra, te piłeczki teraz, kudełek, dziękujemy im za uwagę. Te niech sobie leżą, a my patrzymy, co tu się dzieje. Najpierw mamy pierwszą rzecz, ładnie zapakowaną, kochani. Może być świetnie zabezpieczone przed popsuciem się. Michałku, no brawo, muszę ci powiedzieć, kochany przyjacielu, że widzę, że też profesjonalnie zajmujesz się w słupcy. Tak, Łukaszku, a ja powiedziałem? Chyba też Łukaszku. Łukaszku, kto to je? Patrzcie, ale cudo. Słuchajcie, umówimy się w ogóle tak, że my te wszystkie cudowności z paczki rozłożymy na stole. Także babicom na razie dziękujemy. Będziemy to rozkładać na stole i ja do was wrócę potem z kamerą, żebyście kolekcjonerzy mogli sobie popodziwiać, jakie cudności od Łukasza do nas wpadły. W każdym razie cudowny Messi. Zobaczcie, jak pięknie zabezpieczony, ile to pracy Łukasza kosztowało, ale tak zabezpieczona karta, kochani, jest absolutnie idealna. Idealna. Brawo. Rewelacja, Łukaszku, za to naprawdę. Przesuwamy Messiego tutaj, kochani. Tak zaczęliśmy. Teraz mamy puszeczkę. Czekajcie, kochani. Teraz mamy puszeczkę. Puszeczka jest z FIFA 365, z edycji chyba tej ostatniej. Słuchajcie, Nasia, za bardzo się wziąłeś za otwieranie, a paczka jest kudełka. Ja bym ciebie tu bardzo chciał grzecznościowo w tym odcinku, dlatego że tak naprawdę, kochani, ale piękne karty. Ja cię kręcę. Czekajcie. Ja cię kręcę, misiu. Misiu, proszę bardzo. To jest piękna edycja, a my mamy w niej tyle braków, że normalnie wiesz, ile będziemy mieć uzupełniania w albumie. My tak naprawdę z tej edycji otworzyliśmy tylko zestaw startowy. I jeszcze będzie saszetka, kochani, dla kudeł, a zobacz. Dziękuję, Łukaszku, jesteś wielki. Tak? A tam jest album? No tak, słuchajcie, jest tak. Moreno, piękna bazuwa. Lecimy dalej. Santiago Arias. Przepraszam, że będę wszystkie te karty czytał, kochani, ale Orena Fabian, ale to dlatego, że my tą edycję mamy po raz pierwszy. Gary Mendel. Ja wiem, że teraz się Tusia będzie nudzić moja, dlatego zabieramy ci tą paczuszkę, a tam jest jeszcze wspaniałe rzeczy, bądźcie z nami. Słuchajcie, Mena, no pięknie, cały czas mamy Chile, cały czas mamy Chile, teraz Isla. Ja widzę, że cała drużyna. A kto to jest, kudłaty, jak on się nazywa? Julia. Nie Julian, tylko William. Nie dużo brakło. William, tak, dokładnie. On powiedział Julian. Kocham go, on nie czyta jeszcze. Literki zna. Proszę bardzo. Ale misiu, bo żebyśmy do rana tego nie robili. Poproszę. Słuchajcie, Thiago Silva jest. Brawo. Thiago Silva z Brazylii. Filipe Luis z Brazylii. No piękne karty. Słuchajcie, Gonzalo Higuain. No pięknie. Naprawdę, widzę, że klubami poukładałeś. Dokładnie, Łukaszku. Banega. No niesamowite, kochani. Muszę powiedzieć ci, Łukasz, że teraz mamy z Argentyny trzeciego grajka. Zobaczcie, jest Romero znowu z Argentyna, tym razem bramkarz. João Mario z Portugalii. Kudełku, ludzie, ile ty będziesz miał układania. André Schirle, Niemcy. Wayne Rooney, brawo. Teraz, kochani, Dejla Ali, kolejny Anglik. Słuchajcie, kolejny Anglik, Nashed Clean. Słuchajcie, cieszy to, że Anglia w końcu licencję powykupywała i ma swoje stroje prawdziwe, nie tam jakieś szare czy... Romero Lukaku, słuchajcie, z Brazylii, przepraszam, z Belgii. Origi z Belgii, no bomba. Kochani, Fellaini, kolejny kudłaty, świetnie, z Belgii. Ale będziemy dzisiaj mieli uzupełnianie albumu. Thomas Vermaelen z Belgii, no pięknie. Kochani, Kadrim. Cudowny, z Fenerbahce, proszę bardzo. Teraz mamy, słuchajcie, Witsela. Witsel, kochani, kolejny kudłaty z Zenitu Sankt Petersburg. Pojedzie kudłaty. Cristiano, czyli już mamy trzech kudłatych. Słuchajcie, nie, kudłatych odkładamy oddzielnie, kudełek, dobra? Kudłatych odkładamy oddzielnie, potem zrobimy, słuchajcie, kudełkowy team. Nie, ten jest taki trochę kudłaty jak tato, ale tato jest trochę kudłaty, ale jeszcze nie taki kudłaty. Teraz mamy z Zenitu Neto. Szukamy kudełków jeszcze. Lodygin. Dlaczego kudełków szukamy? Bo to jego szczególny odcinek, kochani. Tak naprawdę to jest jego odcinek, jego paczka, kochani. Obiecaliśmy mu nagrodę za naprawdę fajną, wzorową postawę. Kudełek bardzo chętnie na te treningi jeździ. Bardzo chce, kochani, Zeglar. Jest malarz, proszę bardzo. Legia Warszawa, mamy malarza. Czekajcie, kochani, jeszcze muszę na chwileczkę zrobić jedną rzecz, dlatego że tam się nam rozpala. Musimy troszeczkę dopuścić tlenu i wracam już do was. Natomiast mamy malarza, ok?
Jest, kochani, Younes z Ajaxu, brawo. Ok. Teraz mamy Weltmana, również gra z Ajaxu. Teraz mamy Klisena, czyli bramkarza Klisena. Dzeko, proszę bardzo. Czekaj, Nusia, bo ty hałasujesz strasznie. Wiem, że się też nudzisz, ale Khedira. Spróbuj sobie oglądać, jakie naprawdę fajne są Aleksandro karty. Teraz, ja kochani, Juventus idzie. Gdzie są jeszcze? Teraz mamy gracza z Fenerbahce znowu chyba, tak? Nie z Fenerbahce, z Frenwilkowski, czyli to jest... Teraz... Chyba gdzieś tam będzie Bułgaria, w każdym razie gdzieś tam te strony. To 90. Denis Dibusz, no. Ale niesamowita niespodzianka, powiem ci, rewelacja, zaskoczyłeś nas bardzo, Łukaszku, naprawdę. Cudowną, pamiątkową, piękną puszką z FIFA 365. Ja przypominam, że taką samą puszkę i taką samą saszetkę ma jeszcze Wutek do otworzenia za saszetki. Przynieś, Nusiu, tam jest na krześle. Tak, my mamy z tej serii, kochani, do otwarcia puszkę dla was, Botia, ale obiecaliśmy, że zrobi to Wutek, także nie otwieramy tego za niego. Czopo Moting z Schalke, świetnie. Mamy, kochani, teraz Groteska z Schalke. Jest, kochani, z Schalke Gaze. No właśnie, zobaczcie, to jest kutka, pamiętacie, on wykapkował, żonglował i pośród 32 drużyn, był 16 rocznych 2-5, 16 2-6 i on w tych 2-6 wygrał. To jest jego zwycięska. Ribery mamy, świetnie. I to jest Burki, kochani, bramkarz z Burki. Mamy Neuera, patrzcie, obok siebie dwóch bramkarzy wielkiej klasy, kochani, no oni cały czas elektryzujący są te. Dla mnie osobiście, kochani, derby Niemiec to właśnie tak, nie wiem dlaczego, Bayern z Borussią, może przez lewego? Paris, no bo wiadomo, tam derbów jest więcej w Rury, na przykład Borussia z, w Zagłębiu Rury. Tu jest, kochani, Rabiot, teraz mamy Thiago Motta. Słuchajcie, są to wszystko karty bazowe, natomiast nas one cieszą bardzo, bo my tak naprawdę w tej edycji jeszcze nie uzupełnialiśmy w ogóle. Jest Rakitic, świetnie. Kudłaty? No, Rakitic już tak bardziej kudłaty mógłby być, ale jeszcze nie jest. Fernando Torres, przypominam, że Fernando Torres grał również w naszym Liverpoolu. Także, kochanku, on grał w Liverpoolu, miał kilka świetnych sezonów w Liverpoolu. Juan Fran, mamy z Atletico Juan Frana. Ja chcę kłaść. Teraz mamy Saula. Jest Oblak, Jan Oblak, czyli mamy bramkarza z Atletico. Mamy Simpsona z Leicester City. 119. Świetnie, jest Hugh Morgan. 115. Super, Centurion. 111. To jest Bruno, kochani, no pięknie. Ja! Domingo. I Dawid Luiz. O, i kudłatego na końcu mamy. Proszę bardzo, i Dawid Luiz. I teraz w nagrodę, kudełku, saszetkę otworzysz sobie ty. Dziękujemy ci, Łukaszku, za tą saszetkę z całego serca. Ta saszetka, tak naprawdę, moi kochani widzowie, to jest ukoronowanie tego odcinka. Zobaczcie, w tym momencie za 50 naklejek nasz kudełek, kochani, dzisiaj odbierze swój puchar, a w tej chwili odbiera swoją paczkę. Tatuś robi ci ciach-ciach i czekamy, co tam mój kudełek wyciągnie z saszetki. Nie, za moment zrobimy z nich tutaj całą listę. Czekajcie, wezmę kamerkę na koniec i wam pokażemy. Gdzie jest kudłaty? No jest, zobacz, Rajboj też jest kudłaty, zabieraj go. Mamy tu kudełku, zaraz wam kudełków pokażemy. Co kudełek trafia? Wow, legenda Klinsmana! Kudziu! To jest Celebse! Jest Celebse? Ale ma farta karcianego. Co tam jest Celebse? Kochani, mamy złote trofeum FIFA Confederation Cup, numer 11, cudowna złota karta. Ale powiem wam szczerze, Panini się naprawdę postarało, naprawdę. Słuchajcie, wypadli z obiegu, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, ale ta edycja FIFA 365 jest po prostu piękna. Zresztą jedni i drudzy są piękni, ja nie lubię oceniać, co jest lepsze, co jest gorsze. I Panini, i Macza, tak, no, szacunek dla was. Panowie, panie, za pomysły, za wenę, za inspirację. Cudowne, piękne karty, kochani. I co jeszcze, kudełek trafia? Kochani, no możliwe, żeby trzy karty trafić Rodrigo Bentancur świecące? Ty, no co to jest? Słuchajcie, Fans, Gold i Rare. Trzy karty w saszetce kudeł trafia, kochani, specjalnie. No, ale na Łukasz saszetkę trafiłeś, ja cię kręcę. Cztery karty świecące. Cztery karty, o co tu chodzi? Wesley, kolejny fan, słuchajcie, czwarta karta. Piąta karta świecąca. Miller Limited. O co tutaj chodzi? Co to za saszetka, kudełku?
Słuchajcie, to była normalna saszetka, którą ja rozcięłem. Mało tego, tu jeszcze jedna karta jest. Ja rozcięłem, kochani, saszetkę. Ale... Co to za saszetka? Patrzcie, co tu się dzieje, ludzie. Dany power up, kolejna świecąca karta i... Sergio Aguero power up. Kochani, 2, 4, 6, 7 kart. Wszystkie karty świecące. Słuchajcie, kochani, naprawdę, Łukasz, nie wiem, czy ty tworzyłeś tą saszetkę, czy skąd masz takie saszetki, ale ja jestem w totalnym szoku. Kudeł, czujesz 7 kart w saszetce, nie dość, że 7, a nie 6. Słuchajcie, tu pisze 2,17, ona nie była rozcięta, ja ją rozcięłem, jak była rozcięta? No o to chodzi właśnie. Cała jest zaklejona, kochani, ja ją po prostu rozcięłem. Słuchajcie, jestem po prostu w ciężkim szoku, tak naprawdę. Teraz, kochani, wezmę kartę, kamerę i pokażę wam, bo tak naprawdę to będzie pierwsza część naszego odcinka z przesyłką od Łukasza. Za momencik, kochani, bądźcie z nami, bo tam są cuda. Tam są cuda. Natomiast ja w tym momencie, kochani, postaram się wziąć kamerkę i wam pokazać. Natomiast Nasia, powiedz, jacy kudłaci się tu trafili. Kogo tam mamy? Dawid Luiz jest kudłaty. Rabiot. Rabiot z PSG kudłaty. Fellaini jest kudłaty. Filipe Luis jest kudłaty. Witzel kudłaty. I William kudłaty. Kogo kudełek najbardziej z tych kudłatych lubi? Masz ich dwóch, czterech, sześciu. Ja wiem. Którego kudełka najbardziej lubisz? Ja lubię trzech. No ale jednego. Kudełek wybiera, którego najbardziej lubi. William, Witzel, Filip Luis, Fellaini, Rabiot czy Dawid Luiz? Witzela najbardziej lubisz. Kochani, Witzel się dzieje kudełkowi. A ty lubisz Dawid Luiz. Dawid Luiz fajny gra, jak jest, słuchajcie, bardzo nieustępliwy. Natomiast ja osobiście lubię Williana za jego wspaniałe rzuty wolne. A ja lubię w Chelsea świetną robotę robi. Wierzy William w Chelsea, tak? Także. Naprawdę? No, znaczy nie wiem, czy aktualnie, bo powiem wam, kochani, troszkę wypadamy z obiegu. Nie mamy za bardzo czasu na śledzenie, na siedzenie w kartach. Natomiast myślę, że on cały czas jeszcze w Chelsea. Ale mogę się mylić. Natomiast czekajcie, nie otwierajcie jeszcze paczki, nie otwierajcie przesyłki. Tatuś... Jest jeszcze z Arsenalu. Tak, kto to jest? Arteta, ale my nie chcemy Arsenalu. My dzisiaj mamy Liverpool i Chelsea. Aha, Liverpool. Liverpool mamy i Chelsea. Kochani, straszna rzecz się stała. Przepraszam was za ten moment. Patrzcie, słońce nam bije tutaj, odejdź kudełku. Chyba, że jak kudełek siedział, to wtedy nie było tego widać. Natomiast muszę troszeczkę bardziej spuścić wam żaluzję, dlatego że odbijało się tu słonko i nie wiem, czy to widzieliście, co nie. Natomiast ja w tym momencie, kochani, zabieram kamerę i na podsumowanie pierwszej części z otwierania przesyłki Łukasza przesuwam się teraz nad nasz piękny, wspaniały, karciany stół. Stół jest tak bogaty, że słuchajcie, pod wpływem pięknych kart może się załamać. Zobaczcie jeszcze raz od początku. Piękny, limitowany edycja Messi, Łukaszku, Mistrzostwo Świata. Przepięknie była zapakowana, kochani, zobaczcie, tak fajnie w kartonikach. Natomiast Nasia już nie może się treningu doczekać, dzisiaj trenuje i Nasia, i kudełek. Natomiast teraz zobaczcie, przelecę szybciutko po stole kamerą, tak piękne karty. Kudełek też teraz trenuje, zobaczcie. Brawo, świetnie. Natomiast wracamy do kart, oni się chwilę poruszają, zaraz będą mieć energię na trzecią część naszej serii, kochani, serii kudełkowej z jubileuszowego treningu kudełka, dlatego że tak naprawdę ten materiał zakończy się na treningu kudełka, tam będziecie mieli króciutki skrót z jego zajęć oraz na koniec moment, kiedy puchar kudełek dostaje. Zobaczcie, teraz są kudłaci, William, Witzel, Luis, Fellaini, Rabiot i Dawid Luiz. No i kochani, ta magiczna saszetka. Naprawdę nie wiem, czy to jest jakaś saszetka startowa, czy co o tym powiedzieć, ale zobaczcie, power up Sergio Aguero, dany power up Klinsmann, legenda FIFA Confederation Cup, puchar, piękna karta, fans, kolejna fans i na koniec limited edition Miller. No, powiem wam, niesamowita historia. Przypominam to wszystko w przesyłce Łukasza. Natomiast za momencik zapraszam was na drugą. Ja już podałem. Dajcie piątkę, zapraszamy na kolejny odcinek. Mamy też kudłaci. Tak, kudłatych już tatuś też pokazał.